Król nad morzem. Król nad morzem. Ty? No myślałem, że tam się coś pali i prawie morza nie widać. Niekoniecznie warto swojej ceny, ale smaczna. Czy to będzie kąpiel w przyczepie kempingowej, w wanience, pod prysznicem, a może jeszcze w inny sposób? Dzień dobry, właśnie wstał nowy dzień. Ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Wyszedłem tutaj na kemping z przyczepy, ponieważ... Przywitałem z mgła, zobaczcie jak jest. Elegancko. Zuzia była w sklepie i właśnie mi sprzedała taką informację, że jest fajnie mgliście, tak przyjemnie w powietrzu i idę to zobaczyć. I postanowiłem zobaczyć to razem z wami. Słuchajcie, wyszedłem sobie tutaj na taki punkt widokowy, jaki jest na kempingu i prawie morza nie widać. Niesamowite zjawisko, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, ale aż oczy bolą. A my po śniadaniu i po wszystkim gotowi na spacer i drzemkę. Tak wyglądają u nas poranki właśnie. Młodzież się budzi, trzeba go trochę ogarnąć, po nocy nakarmić, bo zawsze po nocy domaga się jedzonka. Poubierać, poprzebierać, wtedy mamy czas, żeby sobie spokojnie zjeść śniadanie. Chwilę się pobawimy, poturlamy, poplujemy i tak dalej, i tak dalej. No i następnie przychodzi czas na drzemkę. Więc tak jak i na ostatnim vlogu, tak i teraz idziemy się przejść na spacerek. Mamy godzinę około 9, nie? Jeżeli widzicie zegarek w tle, to nie mogłem namierzyć do niego baterii, taką dziwną. Dziwny paluszek tam trzeba dokupić, którego nie mogę znaleźć, a z internetu jednej baterii zamawiał nie będę. Więc nie sugerujcie się tym, jest około 9, zaczynamy dzień. A na dzisiejszym vlogu pokażemy wam, jak wygląda kąpiel na kempingu. Czy to będzie kąpiel w przyczepie kempingowej, w wanience, pod prysznicem, a może jeszcze w inny sposób, to się okaże. No i wychodząc sobie oczywiście w stronę Władysławowa, zatrzymaliśmy się pod Lewiatanem, żeby zrobić zakupki. Zuzia ma ochotę na truskawki do owsianki. Dzisiaj jedliśmy owsiankę z mango. Ciekawe połączenie, bardzo smaczne. Ja bardzo lubię mango, dlatego też mi to mega smakowało. Ale ogólnie owsianka z jakimś świeżym owocem jest zawsze na propsie. Codziennie praktycznie z rana jemy owsiankę, więc to jest takie nasze śniadanko, które musi być. I co ciekawe, czy za nie uda się kupić w Lewiatanie truskawki. Żabki i jakieś inne dwa sklepy po drodze nie miały takich rzeczy i tutaj też nie ma. Zuzanna wraca. Jedynie z masłem orzechowym. Także coś się udało zakupić. Idziemy dalej. Daleko nie trzeba było szukać, dosłownie 50 metrów dalej mamy oczywiście sklep, na którym nam najbardziej zależało, czyli warzywniak. Ciekawe, czy jest otwarty. Są głównie truskawki. Puściutko. I idziemy sobie w kierunku Alei Gwiazd i naszym oczom ukazuje się coś niespotykanego. Bynajmniej ja jeszcze nie widziałem. A pracuję w kurierce. Rower do doręczenia paczek z przyczepką. Co prawda GLS-u. Ja mam styczność z DPD, ale nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Konkret. A tutaj, słuchajcie, przy samej Alei Gwiazd powstaje apartamentowiec, promenada, apartamenty. I są reklamy horyzontu naszego pola kempingowego. I ja obstawiam, że właściciel sobie tutaj buduje kolejną inwestycję.
Jeżeli tak, to wielkie gratulacje. Zrobiliśmy sobie przystanek. Mikuś już nam się obudził. Dzień dobry, Mikołaju. Pozdrowisz vloga? Jeszcze nie pozdrowisz. No dobra. Zatrzymaliśmy się w barze przy plaży na kawę mrożoną. Naprawdę dobra rzecz, bo słoneczko praży niesamowicie. A dzisiaj jest już turystów bardzo dużo. Piękna pogoda, jest piękne słoneczko. Zobaczcie, jak to wygląda. Mrożona kaweczka, 15. Niekoniecznie warto swojej ceny, ale nie, smaczna. Przy dzisiejszych cenach to taki chyba standard. Bez tragedii. A gofry przy samej plaży są taniej niż w centrum Kłopowa. A my, wracając z Władysławowa, korzystamy ze skrótu takiego, który od Władka w stronę Chłopowa można sobie zrobić przez Cetniewo, czyli Ośrodek Szkoleń Olimpijskich. Są tutaj, jak widzicie po mojej lewej, jakieś boiska do siatkówki, jest duże boisko piłkarskie i tak dalej, właśnie też przechodzimy obok pływalni. I wszystkie możliwe tutaj sporty, prawdopodobnie olimpijskie, można trenować i uprawiać. Tutaj na przykład mamy Mayo Judo Fitness Center, czyli judocy też sobie tutaj odnajdą swoje miejsce. Wszystkim, którym zależy na czasie, polecam ten skrót, bo można się przejść. Po prostu tutaj jest trochę tych drzew więcej, trochę w cieniu, złapać taki oddech od miasta, bo idziesz sobie troszkę boczkiem. Także tak to właśnie wygląda. A nam się tak trochę śpieszy, ponieważ z młodzieżą myśleliśmy, że trochę dłużej pośpi. Zasuwamy do przyczepy, na przebiórki i tak dalej i pędzimy na plażę. Jest tak piękna pogoda się zrobiła, że nie można tego dnia zmarnować i idziemy poleżeć w piachu. Obozowisko rozbite, czas na plażowanko. O, proszę bardzo. A piesek? A piesek się schował z drugiej strony, pewnie zaraz do nas przyjdzie. O wilku mowa. Tylko nie na kocyk, Misia, nie na kocyk, nie! Stój! Ojej, ale mam jej niewygodnie. Mam jej niewygodnie. A ty się cieszysz, że mam jej niewygodnie? No, ładnie to wygląda. O! Nie wiem, na ile to odda kamera, ale chciałem wam pokazać, że ta mgła z poranka jeszcze nie zeszła i cały czas się usuwa. I tam powinien być taki cypel z Jastrzębiej Góry i go nie widać, bo to jest wszystko zamglone. Za mgłą skryte. W pierwszej chwili, jak spojrzałem, to myślałem, że tam się coś pali normalnie, bo tutaj z tej strony wszędzie jest elegancko, a tylko tam jest taki naprawdę aż jakby zadymiony obszar. Król nad morzem. Król nad morzem, ty? Król nad morzem. Też okulary. Łapiąc tutaj trochę słoneczka z morzem w tle, chciałem wam powiedzieć, dlaczego wybraliśmy horyzont w tym roku. Po pierwsze, było to bardzo blisko. Po drugie, jest to bardzo komfortowy i taki dobrze wyposażony kemping z tymi fajnymi parcelami, takimi z żywopłotu, jak widzieliście, na jakiej się rozstawiliśmy, co daje takie fajne poczucie prywatności. Jest to nasz pierwszy wyjazd z niemowlaczkiem, z przyczepą kempingową i nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, więc chcieliśmy my też czuć się komfortowo w tej podróży i żeby ona była taka dla nas no po prostu komfortowa. No, co tutaj dużo gadać. Gdyby się okazało, że Mikołaj nie chce spać w tej przyczepie i jest naprawdę źle, to po prostu mielibyśmy bardzo blisko do tego, żeby wrócić do domu, stosunkowo blisko. I jeszcze jest jeden aspekt tego, dlaczego jest to horyzont, a nie na przykład lazurowe obok, czy kawałek dalej Alexa.
ponieważ z horyzontu jest od razu takie zejście, łagodne zejście do plaży, a nie po schodach, 200 schodów z maluchem, z parawanem i tak dalej. No jednak jest to, byłoby trochę bardziej obciążające, a tutaj i z wózkiem możemy sobie zjechać po kosteczce i po prostu zejść łagodnym zejściem. Jest to bardzo pozytywny aspekt bycia tutaj na klifie. I w kontekście tej kąpieli niemowlaka w przyczepie na kempingu jest jeszcze jeden aspekt taki pozytywny tego kempingu, o czym prawdopodobnie dowiecie się, znaczy na pewno dowiecie się na tym vlogu, a my to testujemy i sprawdzimy, jak to wygląda, ponieważ w sanitariatach jest takie specjalnie przeznaczone miejsce dla rodzin z dziećmi i można się zgłosić po klucz do tego pokoju, do recepcji i będziemy chcieli z tego skorzystać. No tutaj krok milowy ma miejsce, no na cztery, dawaj Miki jeszcze raz, o, zmęczyłeś się troszkę, ach, ale ci wisi glut, i dawaj jeszcze raz. Próbuję kamerę sięgnąć. Słuchajcie, my wracamy teraz z jedzonka. Nie pokazywałem wam, co jedliśmy, ale było smaczne. W recepcji po drodze odebrałem sobie kluczyk do tego pokoju kąpielowego, rodzinnego i idziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, ponieważ dzisiaj przypada Dzień Kąpieli Młodzieży. Klucz działa i wygląda to tak. No inaczej sobie to wyobrażałem, ale... To jest do czego to służy? To jest przewijak. To jest przewijak takim paskiem? Tak. Dziwne. A, no, może i przewijak. A tutaj jest po prostu prysznic z takim dużym brodzikiem, żeby... Prysznic z dużym brodzikiem, żeby tutaj... tak. No i jeszcze nie wiem, czy z tego skorzystamy, ale takie pomieszczenie tutaj jest. Jest również suszarka. Całkiem spoko. Ale faktycznie chyba my skorzystamy z naszej... wanienki. I tak, pokój kąpielowy w sanitariatach sprawdzony, ale on jest dla jednak trochę większych dzieciaszków. Jest po prostu ta kabina prysznicowa z takim siedziskiem, z wysokim brodzikiem, gdzie pewnie można trochę wody nalać i tak dalej. Ale my skorzystamy z naszych sanitariatów, czyli w przyczepie kempingowej mieliśmy na tę ewentualność taką oto wannę. Wanna szara z kaczką. Tak, my będziemy Bobaska kąpać tutaj, jak on się teraz przebudzi. Całe szczęście jest tak cieplutko, w sumie nawet bym rzekł gorąco, bo 20 stopni około jest w cieniu i w słoneczku jest dużo, dużo więcej, więc kąpanko będzie tutaj na zewnętrznym, a później w przyczepie będzie obaduchany w kocyk, ręczniczek i wszystko, co trzeba, żeby nam się tutaj dzidziuś nie zaziębił. A więc tak będzie wyglądała kąpiel na kempingu w przyczepie kempingowej. Mamy ze sobą wannę, która całe szczęście zmieściła się pod prysznicem. Sobie tutaj ją przetransportowaliśmy i będziemy z niej korzystać. I kąpiel szykowana. Młodzież czeka. Starszyzna szykuje.